Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w kwadratowej oazie. Dziś odcinek Widzów X. Dzień dobry, witam mojego gościa. Dzień dobry, jestem Domczak, witam wszystkich bardzo serdecznie. Hello. Powiedz, co dla mnie zbudujesz dzisiaj? Wiesz co, bardzo długo się zastanawiałem, co dla ciebie zbudować. Chciałem być oryginalny, no ale koniec końców, myśląc przez 3 dni, co dla ciebie to wybudować, nic nie wymyśliłem. I po prostu będę leciał to, co mi do głowy przyjdzie, więc... Kompletnie na spontanie, fajnie. Najbardziej lubię takie rzeczy. Więc pozwolisz... zaskoczony. Ja sobie założę budziki moje, żebym mógł latać. Ty jesteś oczywiście na kreatywnym, ja na kreatywnego już nie wchodzę. No i bardzo proszę, chciałbym, żebyś zaczął od tabliczki. Ustaw sobie tabliczeczkę i napisz od siebie... I napisz od siebie słowa, że ty tu budowałeś. Tylko no nie na tej tabliczce. Nie na tej tabliczce? No bo ustawiłeś 2. O Boże, no. Jak ja to zrobiłem? Musisz trafić na... A dobra. O. To mam tylko nikiem się podpisać? No albo nikiem, albo tu budował, albo jakiś śmieszny kawałek tekstu. No ale żeby był twój nick. A widzom chciałem jeszcze wytłumaczyć, że Blacku zna się z Redmasterem i mają taki sam skin oraz taką samą nazwę, ponieważ na chwilkę dzielą się kontem. Tak, użyczył mi konta. Tak. Drodzy moi oglądacze, nie wiem czy znacie mojego dzisiejszego gościa, ale gość prowadzi kanał na YouTubie. Oczywiście kanał będzie dostępny w opisie filmu pod... Wszystkich interesantów zapraszamy. Oczywiście, tak jest. To już mogę budować, tak? Tak, bardzo proszę. Dobrze, no to ja się zabieram. Widzę, tutaj masz szeroki wybór wszystkich bloków i się jeden mi spodobał tak bardzo szczególnie. Tak, dosyć jest sporo. O, czarna cegiełka, też ją lubię. Okay, no to... Wszystkie cegły lubię i szanuję, ale te czarne są dobre. O, proszę bardzo. Proszę ja ciebie tego. Tutaj mamy fundamentu kawałek swojego i tu będzie kuchnia. A dobra. Buduję taki malutki domek letniskowy, mam nadzieję, że się spodoba. Jakimś tam masterem w budownictwie nie jestem, więc proszę mi wybaczyć. Tutaj widzę sobie, że Jasu naprawdę potrafi budować. Oglądajmy go budowę przed odcinkiem i mówię, ja pierdzielę, mi to by się nie chciało tyle budować. No, dziękuję ci bardzo. O Boże, no. No ta wieża Alfred, 2 miesiące budowania, wiesz? No ja po 2 miesiącach już mi się nie chcę. Jeszcze będzie Koloseum, jeszcze będzie... Grałeś kiedyś w Lola? Tak, grałem w Lola. No to będę chciał całą mapę Summoner's Rift odwzorować u siebie tutaj. Tak całą? Całą, tak całą. Ale tylko tą mapę Summoner's Rift? Tak, czy... tylko tą. 5 na 5. No ale to mi spędza sens powiek, bo to jest bardzo duże. O Jezu, co ty mi tu dałeś w ekwipunku? Co to jest? Block Breaker. Boże. A, bo to ten Redmaster używał, żeby pokazać mi, jak zbić portal kresowy, wiesz? A, że tak. Dobra. No to ja tutaj sobie tworzę. Co sądzisz o tym? No właśnie sądzę, że jest to trochę oryginalne, bo nie jest taki kwadrat prosty. Fajne. No powiedziesz, bo staram się być oryginalny. Dobrze. O, no zobacz. Kurde, jaka burżuwa. Takiej kuchni to żeś w życiu nie widział. I chyba Domczak zapomniał, jak tu chciał budować, tak? Proszę. Mam czas operacyjny 30 minutek, tak? Mniej więcej, tak. Ja niestety nie widzę, ile się nagrywa, właśnie dlatego położyłem sobie komórkę przed wzrokiem mym, żeby mniej więcej wiedzieć. Zaczęliśmy, drodzy widzowie, o 14:02, mamy 14:06, myślę, że pora na... Pierwsze pytanie. Wybierz sobie od 1 do 1000. Moją pierwszą liczbą, jaką chciałbym wybrać i która mi siedzi od dawna w głowie, to liczba 125. 125. A co to za bloczek taki fajny? A on się świeci? Albo się nie świeci? Pytanie jest takie. Czy umiałbyś zbudować, oczywiście w realu, na przykład karmnik albo budkę dla psa? Czy umiałbyś, wiesz, zbić z desek jakiś fajny karmnik, czy też budkę dla psa? Takie trochę trudne pytanie, bo powiem ci, że lubię tak, wiesz, eksperymentować, bawić się, majsterkować, tworzyć różnego rodzaju własne rzeczy. Na przykład tam zrobię, zamiast coś kupić, na przykład wolę to zrobić, albo coś w tym stylu. Bardzo fajnie. Powiem ci, że jakbym przy tym posiedział, bym sobie rozrysował cały plan, bym sobie wyobraził to, jakby to miało wyglądać, to ci powiem, że potrzebowałbym czasu i bym to na pewno mógł zbudować. Z tego co widzę, jesteś osobą taką jak ja, to znaczy jak musisz się skupić na odpowiedzi, to nie budujesz. Wybierałem po prostu też bloczek sobie. Aha, dobra. I stwierdziłem, że wełnę wybiorę tutaj, na podłogę u góry. Jest coś takiego jak pół blok wełny? No. Lol. Właśnie odkryłem go. Nie wiedziałem. Wiesz jak ja robię pół blok wełny ewentualnie, jakbym chciał zrobić? Najpierw wstawiam klocek z... jak to się nazywa? Teraz sobie przypomnę. Znaczy, bo ja tylko widziałem, że tutaj używasz różnego rodzaju bloków. Ja tak trochę się nie mogę odnaleźć w tych blokach. Ciesielskiego bloka sobie używam, robię sobie z niego pół bloka i dopiero potem wypełniam go wełną. Ale widzę, że jest pół wełna. A z Tinkera dlatego, dobra, ja jeszcze nie ruszałem Tinkera w ogóle u siebie, wiesz, na paczce. Tylko czekaj, bo ja to sobie wybieram podłogę. Nie wiem czy... no jest ładnie, ładnie się zaczyna robić. O, ta podłoga będzie jak najbardziej odpowiednia co do kolorystyki tutaj naszych ścian. Powiedziałem jak ten głos. Tak. Naszych ścian kolorystyka będzie bardzo odpowiednia dla tego typu budowli. To dodajmy jeszcze odrobinę pieprzu. Tak. Dobrze. Dobry. Zobacz jak tu ładnie się komponuje podłoga z sufitem. Właśnie widzę, no ładnie bardzo to wygląda. To jest wszystko myślane, tutaj jest ściana do ściany pasuje, podłoga do podłogi. Do sufitu. Dziś będziemy w mojej kuchni. Tak, tutaj wam pokażę jak zrobić znakomite połączenie. To poproszę o drugie pytanie. Drugie pytanie to może wezmę sobie teraz pytanie takie jak ID ma mój blog, czyli Glowstone, chyba ID 89, tak? Dobrze mówię? Może być. 89. Mhm. Haha, czy wierzysz wróżkom? Czy wierzysz we wróżki i wróżby? O, powiem ci, że kilka razy, jak siedziałem do dość późnych godzin nocnych przed kompem, no to ja zazwyczaj mam włączony telewizor, no i tam słucham co się dzieje w tych... no co tam po prostu tam patrzę na różnego rodzaju materiały, no i tam tak. Czasami sobie wróżka leci, nie? No tak. I tak czasami chciałbym do niej zadzwonić, ale jak słyszę tam ich brednie, co oni tam wypowiadają, te ludzie się tak nabierają i tak w to wierzą, a proszę pani, czy wyjdę za mąż? To powiem ci, że to los tak chce, czy wyjdziemy, czy nie wyjdziemy i tam żadna wróżka nam raczej tego nie powie, czy kogoś poślubimy, czy nie poślubimy. Ja myślę, że jeśli ktoś nie ma wolnej woli takiej ugruntowanej, mocnej, no to może rzeczywiście takie wróżki może wierzyć, ale jak już ktoś ma mocną wolę, wolną wolę, no to sam stanowi o swoim życiu, nie? A no, w sumie też tak jest. A, patrz. No ładnie ci to powoli tu wychodzi, dobrze. To będzie kuchnia. Oczywiście kuchnia musi być stosunkowo duża, bo salon to tam wiesz, do siedzenia i tak dalej, ale kuchnia to jest po prostu miejsce kultu w każdym domu, więc musi być jak najbardziej większa. Ja w kuchni też mam kanapę, stół, krzesła do niej, także można siedzieć i często sobie siedzimy w kuchni. Dobrze, jeszcze tylko ci powiem, że Glowstone'a możesz używać też innego, stylizowanego, takiego ładnego żółtego, jeśli chcesz. Tak, tylko gdzie ja go bym znalazł w sobie, bo to... Wpisz sobie Glowstone w Nei i będziesz miał takiego ładnego żółtego. Chyba, że akurat chcesz takiego oczywiście, ale polecam tamtego. Chociaż wiesz co, on się akurat fajnie komponuje tutaj, ten konkretny. No tak. Także akurat może w tym miejscu bym go nie ruszał, bo rzeczywiście fajnie to wygląda. Wiesz co, a może go bym wymienił... na ten... Czekaj... Bo sobie chisla znajdę. Ale po co ci chisel jak masz, wiesz, Nei i masz kreatywa? A no tak, ale tylko będę musiał... A, czekaj. O, teraz. Gdzie tu jest Glowstone? Czekaj, bo ja tutaj wpisałem różne inne rzeczy. Ja muszę odnaleźć powoli. O! Ten mi się podoba. Nie wiem czemu, ale do tego bloku mam jakoś sentyment. Tak mi się bardzo podoba. O, proszę sobie, zobacz. Jest taki... Uni. Ja też, dokładnie to. Ja zawsze go używam, dokładnie to. No i tutaj standardowo damy tak O, coś nie chciało się kliknąć. Taką podłogę. Zwaną sufitem. Podłogę górną ma sufit. Aha, podłogę górną, będzie góra jeszcze, dobrze. No bo u góry no trzeba gdzieś spać, no to będzie taki, wiesz... Malutki... Nie taki partereciak, tak, tylko... Nie, ja tu tutaj myślę, żeby coś fajnego zrobić, to spokojnie. Jesteśmy po drugim pytaniu, więc dawamy trzecie. Trzecie z 10, tak? Tak. A, 1 z 10. Proszę dać następne pytanie. Proszę bardzo. Schody. Tak. Aha, dobra, mam teraz powiedzieć liczbę, tak? Kratuchy ci tu jednej brakuje. Nie. Jeho, ja tam wszystko pod kontrolą. Dobra, no to moja następna liczba to... 1415... 1400... Tak! Masz 1000 tylko. Tylko? Lol, wiesz, ile dopisałem? No 1000 tylko. 415. 415 pytanie. Przerzucam karteczki. Drodzy widzowie, ja to pisałem na karteczkach. Staromodnie. A wiesz, to ci powiem, że ja w sumie też lubię pisać niektóre rzeczy na kartkach niż potem w jakichś notatnikach, czy coś kombinować. Wolę mieć po prostu niektóre rzeczy na papierze. Czy czytasz czasami książkę na kibelku? Na kibelku to może nie, ale czy tak ogólnie czytam, no to mogę powiedzieć, że tak. Ale na kibelku jakoś nie zdarzyło ci się? Nie, na kibelku jakoś mi się nie zdarzyło czytać książek. Dobra. No to od razu 4. i 5, żeby tak, wiesz, dojść do 5. No dobrze, słucham. Słucham, no jeszcze muszę powiedzieć. Ja się zawsze zapominam. No to może teraz... 222. O. Proszę bardzo. Ja to zrobiłem, to się sam nie wiem. Służy uprzejmie. Pizza czy kebab? O, teraz to żeś mi postawił w kropce. Jeśli już masz wybrać, wiesz, pomiędzy jednym albo drugim. Jeśli mam wybrać pomiędzy jednym albo drugim, to... pewnie od dnia zależy na pewno, no ale... Wiesz co, to raczej zależy od tego, jak jestem bardzo głodny, więc... Jak jestem głodny, to sobie jak łapnę pizzę, tak mocno oczywiście, a jak nie, to tego kebaba. Zresztą, ale bardziej to tego kebaba bym wolał sobie zjeść niż... Raczej bardziej kebaba, tak? Tak, tak. A teraz jeszcze pytanie ode mnie. Z jakim mięsem kebaba lubisz najbardziej? To też w sumie zależy od tego, na co mam chęć. Bo ja na przykład tylko typowo baranina, bo uważam, że kebab z mięsa z kurczaka to nie kebab, nie? No w sumie zależy też, gdzie kupujesz tego kebaba i jak go przyrządzą. Też zależy od knajpki, gdzie to wszystko kupujesz. Tak jest. Tak bynajmniej mi się wydaje. Dobra. No i jeszcze jedno, żeby, wiesz, dolecieć do połowy, potem sobie o czymś tam dogadnijmy. Dobrze. Czekaj, bo ja tutaj powoli straciłem wenę twórczą. Neresy, dzięki jeszcze raz za wieżę. Jak oglądasz, to super wieża. A ta wieża tu? Tak, ta prawie na środku to jest wieża Neresi. A od samego początku mi się ta wieża spodobała. Także Neresi po opcję. O, proszę cię bardzo. Tu walniemy sobie tego designerskiego bloczka. Tak. Żeby tu... O, coś mi ruszyło. Czekaj. Teraz tutaj trzeba dodziałać sobie troszkę... O, co to za liście tutaj masz, panie? Rozmaitości takie. Właśnie, taka burżuła, że tak mogę wyrazić. Tą książeczkę mogę wyrzucić. Proszę, ja ciebie. O! O, takiego tutaj sobie walisz. No zobacz, tutaj jaka ładna mozaika tutaj, o. To będzie szyba. W sumie... O, podświetlana. The glass, dobrze. A szyby nie chcesz mieć takiej ładniejszej? Nie, czekaj, chcę tą, bo mi chodzi o taką... No, nie będę mówił, jak ja to radzą. Dobrze. Tu będzie tak. Nie, tutaj muszę stanowczo to usunąć. Bo jak robię sobie drugie pięterko, to sobie zrobię tak. Zaraz sobie zobaczysz ten... Mój modern. O, fucking. Jeszcze pytanie do widzów. Widzowie, czy chcecie, żebym nagrywał takie odcinki z Widzów X tak, czy tak? To znaczy, chcecie widzieć te wszystkie chude radary, czy po prostu sam czysty tylko obrazek bez niczego? To możecie się wypowiedzieć w komentarzach oczywiście. O Jezu, to wygląda jakbym komin postawił. Ale dobra, mniejsza. Trochę kominowo. Okej, no, mnie się tutaj nie podoba to, więc będę musiał to przerobić. To piąte. Piąte. No to piąte będzie może... Może... 666. O. 3 szóstki. Ostro. Ostro, no. 666 nie ma. Nie, no jest. O, to, no to proszę. 666 jest u mnie pytanie, no takie, które troszkę pasuje może do tego. Czy chciałbyś być obrzydliwie bogaty? Ja zawsze tak sobie rozmyślałem nad tym faktem. Tak obrzydliwie bogaty. Tak obrzydliwie, że po prostu nie wiem co z tym hajsem robić, tak? Żeby na przykład iść, wiesz, po ulicy, spodobać się jakiś dom, dać komuś 5 milionów i powiedzieć wyjdź z tego domu, masz 10 minut, jak chcę go kupić, no. Wiesz co? Nie chciałbym tak. Nie, bo czasami znajomi zadawali mi pytanie, Boże, jak fajnie, albo pytanie, no bo takie mówili sobie, fajnie by było jakbym wygrał tam milion, czy tam parę milionów i chciałbym być po prostu milionerem, nie? Mhm. I jak tak czasami sobie gadaliśmy, no to się pytali mi, no co byś zrobił z taką kasą, Domczak, nie? No ja mówię po prostu, że nie wiem, czy bym w ogóle chciał być tym milionerem, bo potem wiesz, wszyscy twoi przyjaciele, którzy się najpierw do ciebie nie odzywali, potem staliby się twoimi wielkimi przyjaciółmi, bo wiesz, jesteś przy kasie. Tak jest. Wyszłoby to, jaki ty fajny nie jesteś. Mhm. Po drugie, byś nie miał satysfakcji z tego, że kupiłeś sobie dom, że jakoś tu zarobiłeś na to, że to jest efekt twojej ciężkiej pracy, tylko że tak wiesz, masz, bo wygrałeś, nie? I to wszystko. Tak trochę dziwnie by było, na przykład. A byłoby inaczej, jakbyś zarobił tą obrzydliwie bogatą sumę pieniędzy? Tak, to już by było wtedy inaczej, jakbym zarobił tą obrzydliwie wielką sumę pieniędzy, bo to by był efekt mojej ciężkiej pracy i moich starań. Rozumiem, czyli wtedy miałbyś mniejsze opory, żeby kogoś wyrzucić z domu za twoje obrzydliwie zarobione piękne pieniądze. Zresztą powiem ci, że miałbym po prostu większą satysfakcję z mojej fortuny i na przykład... Łatwiej by ci było jej używać. Tak, łatwiej by mi było tego używać, ale mógłbym... dawałbym komuś na przykład 10 milionów za wyjście z tego domu z satysfakcją po prostu. Rozumiem, tak. Musimy chyba pytania przyspieszyć, mamy 19 po, czyli minęło nam 16-17 minut. Ale to widzę, że ładnie ci tutaj to wychodzi, bardzo fajnie. Powiem ci, że jak cię zapraszałem do mnie, tak, to myślałem, że zrobisz... Wiedziałem, że zrobisz ładnie. Ale to mi się naprawdę podoba. Mocno podoba. Ja lubię tego typu domki, takie trochę modernowo, trochę z jakąś mozaiką. Fajne. Zresztą to jest taki mój własny autorski pomysł, sobie wymyśliłem to całkiem niedawno, czyli przed chwilą. I jeszcze plus, że lecisz na spontanie. Nie, naprawdę ładnie ci to idzie. Rzeczywiście. Czekaj. Staram się coś wybudować, żeby nie było wstydu, nie? A wiesz jak się nazywa firma niecierpliwego? Nie wiem. W gorącej wodzie Company. Dobra, to szóste. To jeszcze nie słyszałem. Dobra. Szóste to będzie może... Trójeczkę, o. Trójeczkę. Na przedzie. Komedie czy horrory? No zdecydowanie horror. Wiesz co, według mnie komedie nie są aż takie śmieszne, żeby po prostu mnie rozśmieszyły. Po prostu komedia musi być na tyle dobra i musi być na tyle dobrze oceniana, że musi po prostu mnie rozśmieszyć. Mniej jest dobrych komedii niż dobrych horrorów, nie? Musi po prostu być dobry. Tak. A tak to, wiesz, horrory... Powiem ci też w sumie, że z drugiej strony jakby nie patrzeć, no to teraz horrory w tych czasach też są takie... oklepane, takie mało straszne i ciężko się ogólnie przestraszyć. No widzowie. Jak się obejrzało dość sporą liczbę tych horrorów, no to się ich za bardzo nie boi, więc też taka trochę... Widzowie, no fajna sprawa. Wasze budyneczki tutaj powiększają się elegancko. Już ich mamy 7, a powiem wam w zaufaniu, że jak skończymy z Domczakiem teraz budować, no to kolejny widz do mnie przychodzi, a powiem wam jeszcze w zaufaniu, że wieczorem przychodzi do mnie kumpel, zwany dalej przyjacielem, Mam na razie jednego, znaczy na razie, obecnie. Ale takiego przyjaciela w realnym życiu, tak? Tak, tak, przyjaciel, rzeczywiście. No to dobrze. I będziemy też budować. To znaczy oczywiście na moim koncie, niby będę sam połączony, ale oddam mu myszkę, klawiaturę i będziemy sobie razem rozmawiać i też sobie chcę nagrać takie Widzów X. O panie, ile razy mi się kuzyna wykorzystywała w ten sposób, to nie pytaj. Dobra, to lecimy 7. Dobrze, słucham? Coś mnie nie pykło, czekaj. To ja słucham. Chcę tutaj spojrzeć z tej strony. Ale to było fajne, to było dobre. Tylko niziutkie mi to wyszło, wiesz? Za niskie, nie? O jedną kratkę? Tak, tak. I dlatego coś mi tutaj nie pasowało. Kolejne to będzie może... 525. O, takie liczby to jeszcze chyba nie mówiłem. Jeszcze nie wybrałeś ani jednego z gwiazdką. Gwiazdką? A są z gwiazdką? Tak, 50 jest obdarzone gwiazdką, to są takie lekko trudniejsze. O, to może trafię. A które to już pytanie... Teraz 7. Pytanie odpowiadam? Także jeszcze 3. A teraz masz... Lubisz bigos? Tak, lubię. Takie po prostu. Było pytanie, ponieważ akurat pewnie wtedy jadłem bigos. Tak mi się wydaje, że tak to było. I ja bardzo lubię bigos. Bardzo, bardzo. Ja dobrze też robię bigos. Dobrze gotuję. No, może gotować bigos tutaj nie potrafię, ale powiem ci, że jak tutaj w domu u mnie zrobią bigos, to jest pyszne. Ale jak jedę do kogoś i u kogoś jem ten bigos, to mówię... O Boże. Niebo w gębie. To jest coś, no. Jakaś inna przygoda w moim życiu. Dobrze. Tak, tak. No to łatwe było 7, to teraz jeszcze... Lećmy może, dokończmy pytania. Nie, teraz będzie pytanie ode mnie dla ciebie. Którą serię u ciebie na kanale najlepiej ci się nagrywa? Największą masz frajdę z nagrywania tej serii. Domczak. Moja seria Domczak. Tak z Domczaka po prostu, tak? Z mojej własnej paczki modów. Po prostu ja na tych modach jeszcze uczę się grać i... Ta moc tego odkrywania tych wszystkich modyfikacji i poznawania ich, to według mnie to jest coś niesamowitego. Osoby, które już grają na modach i tak dalej, wszystko wiedzą, to już nie będą czerpać takiej frajdy, jak ja teraz czerpię z poznawania tych modów. Ja mam to samo, to znaczy tą paczkę nie poznam pewnie nigdy do końca życia, dokładnie, żeby tak umieć grać w to. Na przykład Tinkera, jak mówię, no nigdy nie ruszyłem. Extra Utilities, odrobinę tylko. Z Railcrafta robię tylko normalne, zwykłe tory, bo jeszcze nie umiem tych takich bardzo przyspieszających, bo mnie tam zabija, wagonik mi rozwala. No i tak dalej, także też się uczę i też mam wielką frajdę. Na przykład pierwszy raz ostatnio byłem w niebie i ekscytowałem się każdym nowym mobem, którego tam spotkałem. Sufit będzie czarny. Ja pamiętam jak się heheszkowałem, jak znalazłem takiego ogromnego creepera, to ja nie wiedziałem gdzie się schować, czy płakać, czy się śmiać, czy się cieszyć. Pamiętam jak do netheru wlazłem. Ten giant creeper taki, no. Tak, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Koniec końców uciekłem do domku, ale screeny porobiłem, na face'a wstawiłem, ja musiałem. Wiesz, że jest jeden mocniejszy od niego? A wiesz, jeszcze nie miałem takich przygód z nim, że on mi wybuchł, a jest jakiś... To znaczy, robi duże obrażenie, jak sobie on buchnie? Ten duży? Tak, tak, ten duży. Tak, ten robi duże obrażenia, rzeczywiście większe niż normalnie. Więcej wywala, dirtu czy też innych różnych rzeczy. Myślę, że jakby był w środku domku, to rozwaliłby prawie cały domek. O, to znaczy... Zależy jakiej wielkości domek. No ten, który budujesz właśnie, jakby był na samym środku tak równo, to myślę, że mógłby rozwalić. Ale jeszcze jest jeden, który wybucha mocniej. On jest taki reptile creeper? Znaczy nie wiem, ale jest mały, normalny, znaczy całkowicie zielony. Bardziej zielony, o tak zielony jak te liście. Czyli nie jak creeper, tylko no jak te liście. Plus do tego ma, co on ma tam? Jakiś taki... żółty znaczek na piersiach, że tak powiem, i on wybucha nieźle. Raz mi wybuchł to, bo przekochany. No to dobra, to jeszcze 8, 9 i 10, jeszcze 3 przed tobą. O dobra, no to teraz może trafię na te specjalne. 775. O. 775. Ale ja tam tobie zadaję tych, takie liczby, że musisz tam werbować te karty. Bardzo dobrze. Jeśli barszczyk czerwony, to z jajkiem i grzankami, czy z uszkami? Szczerze mówiąc, to nie jadam domowego barszczu czerwonego. Aha, po prostu nie lubię. Ale ten amino z paczki i tak dalej, to potrafię wchłonąć. A tak domowego to za bardzo... Nie kłapnąłbym, nie. Raczej nie barszczyk. Nie podchodzi, nie. Bleble. Bleble, dobra. Kolejne. Co by dokończyć już? Kolejne to może damy teraz... jakie jeszcze nie było? 415? O, coś w tym stylu. O, tak, no, dobrze, może być. O, Boże, wypadłem. Hehe. Czy w szkole odrabiałeś zadania z matematyki, czy spisywałeś? O! Powiem ci, że rzadko co robiłem zadania domowe. Ja, tak. Ja też jakoś nie lubiłem robić matematycznych zadań domowych. No coś... Coś jakoś nie. Nie, jakoś tak nie podchodziłem. Jakoś ale widzowie, lubiłem... proszę bardzo, nie bierzcie przykładu z nas, tylko ładnie odrabiać zadania domowe, bądźcie matematykami. No, jak chcecie. A jak nie, to nie. Choć koniec końców ta cała matematyka wam się w życiu nie przyda, te wszystkie te wzory i tak dalej. Znaczy przyda się wam oczywiście dzielenie, mnożenie, dodawanie, odejmowanie, no tak. Tak. Procenty, geometria przestrzenna, no ale funkcje? No, przydały ci się kiedyś funkcje w życiu? Powiem ci, że te całe obliczenia na całe kurde tablice, powiem ci, że według mnie trochę mała przesada, bo na co to kto ma to robić, jak tego w życiu nie będzie używał? Na przykład taki ktoś chce być stolarzem i będzie ci używał takich skomplikowanych obliczeń matematycznych. Skomplikowanym, no nie, prawda? Będzie robił rzeczywiście obliczenia, tak, ale miarka, dzielenie, dodawanie, odejmowanie, no takie rzeczy, prawda? Centymetry, ale tak. Nie kurczę funkcje, no po co? Właśnie, po co? Na co to komu? To powinno być na studiach jakichś bankowo-matematycznych, no jakieś takie coś. Jak ktoś chce, niech się tego nauczy, nie? Dobra. Kolejne. Dobra, kolejne. No to kolejne będzie... 9 i 10, jeszcze dwa. Nie, jeszcze... Jeszcze jedno tylko było 9, teraz jeszcze ostatnie. No to może takie ostatnie... Z gwiazdką, z gwiazdką. Dobra, to damy pytanie setne. Równo. Tak, setka. Podłogi nie skończyłem. O, pytanie Inwiaczka też wybrał to pytanie. Czym najłatwiej cię przekupić? Czym najłatwiej nie mówię o kasie, nie mówimy o pieniądzach. Wiesz co, jak się ładnie poprosi nawet, no to jak ktoś o coś mnie prosi i wiesz, nawet nie ma tej konieczności przekupywania mnie, nie? Rozumiem. Wystarczy tylko poprosić, ale jak ktoś chce mnie przekupić, no to... głupio trochę powiedzieć, może być nawet i jakiś dobry serniczek. O! No. O. Jakaś karpatka, jabłecznik, o. No to kładną. Dokładnie mnie też ciastami. No właśnie. Ciasta super. Widzę, że ci tutaj pięknie wychodzi, ale teraz widzowie, na razie zrobimy sobie przerwę. Jesteśmy po pytaniach, minęło 3 dyszki, czy nie? Ja tak jest, na spokojnie dokończę. Minęło 28 minut, Domczak sobie tutaj dokończy na spokojnie i widzimy się dosłownie za chwilę i Domczak nas oprowadzi po domku. Myślę, że on będzie już też domkiem z różnymi sprzętami domowymi, także warto zobaczyć efekt końcowy. To do za chwilkę. Tururu. No widzowie, jesteśmy po krótkiej dla was przerwie, domek został skończony. Ale powiem wam też, w ciekawości, może takiej, znaczy w ciekawości, w tajemnicy, że jak Domczak sobie tutaj budował, dokańczał domek, to ja tutaj bawiłem się moją 180, żeby się nauczyć jej dla was, bo potem parkury będą u mnie robione jakieś może, więc nie widziałem... mi to zrobić, aha. Więc nie widziałem za bardzo, jak domek został dokończany, więc bardzo proszę, oprowadź mnie po domku. Dobrze, tak więc zapraszam cię do mojego domku. Tutaj mamy furteczkę. Tak, mamy tutaj taki stylowy chodniczek. Cudnie. Więc tutaj mamy przeźroczyste drzwi szklane, antywłamaniowe, więc możesz sobie kamieniami tłuc, nic się nie stanie. Dobrze. Tylko też nie mogę ich otworzyć. To na chwilę je wystawimy. Tak więc. Dobrze. Tutaj w tym miejscu... O, jaka kanapeczka. Sobie możesz siupnąć buty, przebrać klucze, zostawić, kurteczkę walnąć czy coś. Przejrzeć się w lustrze, tylko trochę jest brudnej, bo nie umyłem, nie miałem na to czasu. A, rozumiem, trochę nie widać. Aha, no ale... Zaparowało z kuchni. Tak rozumiem. Zapraszam cię teraz do mojej kuchni. Witaj w mojej kuchni. Oczywiście standardowo lodóweczka firmy Raz, o której praktycznie prawie że zapomniałem, ale w ostatniej chwili mi się przypomniało. Tutaj mamy szafeczki wypełnione po brzegi żarełkiem. Mamy okap biały, pasujący do reszty mebelków, marchewka, tak żeby była, bo marchewki nie jadam tak surowej. Tutaj już się placuszek, ciasteczko fajne, dobre, pyszne robi, specjalnie na twoje przyjście, ale jeszcze musimy 10 minut poczekać, tak więc po odcinku je sobie spróbujesz, skosztujesz. Bardzo dobrze. Tu blat jest w miarę czysty, starałem zachować się trochę miejsca, na razie w żeby coś przygotować. Tak tutaj jest. Oczywiście różnego rodzaju noże i tak dalej. Filiżaneczki wiszą. Filiżaneczki i talerzyczki świeżo co umyte tutaj w tym zlewie. Tu mamy mikrofale i wino, jakby kogoś tam przysuszyło lekko. Na przykład lubię sobie posiedzieć w tym miejscu, jak czekam aż mi się ciasto zrobi dojdzie. Ciasto i popijać sobie szklaneczkę, dobrze mówię? Wina, lampkę wina. Tak. Tutaj jest twój salon, oczywiście taki okrojony, tu mamy jakiegoś takiego typka z diamondzikiem, zegar, który pokazuje godzinę 2, a jest 15, trochę źle chodzi, ale to baterie się wytyntegowały. A to jesteśmy w innym czasie po prostu. No tak, tutaj mamy lampę, tak sobie tutaj leży, o świeci się, patrz. Tak, lampa się świeci, no. Dobra, tu zgasimy, na razie jest dzień, oszczędność to jest... podstawa. Tak. Znaczy nie, w sumie noc idzie, to dobra, jest 18. Tutaj możemy sobie usiąść i delektować się wspaniałym widokiem rybek, bo przecież oczy muszą odpocząć po całym dniu nagrywek, tudzież oglądania, grania sobie na kompie, a tam taka mała ozdoba, żeby była, żeby zachować trochę klasycyzmu. Tutaj z moich łowów pozostał się niedźwiedź. Tak misiek, tak. Alfred ma. Tak. To jest Alfred, bo ja mam u siebie na wiejskiej krainie, to mówię, na Dompaku mam takiego Alfreda, swojego niedźwiedzia czarnego, tak więc to może on jest, ale tak trochę szkoda. Ale ma na imię Alfred. Dobra, tutaj dół wam pokazałem i tobie przede wszystkim, no to chodźmy teraz na górę. No i tutaj jest moje takie małe królestwo. Tutaj sobie siedzę, tutaj chyba się akurat, nie wiem co tutaj robi, film montowałem pewnie, tutaj widzę jakieś takie ścieżki i tak dalej, pomontowany i tak dalej. Komputer tak, stoi, jest... kaczucha wielka, kostka. Nie, to nie jest kaczucha wielka, to jest George, no kiedyś miałem kurczaka George'a, tak więc to jest kurczak George, no i tak w ramach relaksu, jak się na przykład film renderuje, biorę sobie kostkę. To ściskam go mocno. George'a mi został, bo przypadek go zabiłem, a potem go zjadłem, tak więc z nim to jest straszna historia. No i tu jest moje łóżko, dwie osoby by się jakoś tak na chama zmieściły. No a tu też inna godzina, no po prostu to jest taka godzina, to jest domczakowy zegar, po swojemu chodzi. On mnie budzi na przykład do szkoły, czy tam do nagrywek, czy to do jakiejś pracy, czy coś iść. To jest taki no, zegar, który musi działać. Tak. No i tutaj sobie wychodzę z samego rana zawsze przewietrzyć swój umysł, żeby nabrać wszystkich świeżych, nowych pomysłów. I to by było tyle w moim domku. Dziękuję w takim razie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie wyszło. Na tle domku Gablawa może zrobimy sobie takie tutaj zakończonko. Fajnie wyszło. Naprawdę bardzo mi się podoba. Bardzo ładny domek, przytulny. Wielkie propsy. Nie zapomnijcie, własny. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału Domczaka. Wszystkiego dobrego, drodzy widzowie. Myślę, do zobaczenia. Trzymajcie się i pa pa. Pa pa.